Jak żyć to nowa podróżnicza seria podcastu Karoliny Sobańskiej. W pierwszym sezonie przeniesiemy się do wielkich miast i poznamy insajderskie spojrzenia na codzienność w miejscach takich jak Paryż, Tokio, Kopenhaga, Los Angeles czy Barcelona. Postanowiłam zaprosić do siebie wyjątkowe osoby, które wybrały życie poza Polską i poznać ich świat. Jaki jest ich rytm dnia, co jedzą, o czym dyskutują i jak świętują? Zajrzyjmy do światowych stolic przez ich soczewkę i dowiedzmy się, jak żyć. Dubaj. Karo Domarańczyk. Diagnosta, osteopata i specjalista medycyny funkcjonalnej z 10 latami doświadczenia pracy z tysiącami pacjentów w Europie, Azji Południowo-Wschodniej i Bliskim Wschodzie. Karo, dlaczego Dubaj? Rozwój zawodowy przede wszystkim, tempo, stymulacja właściwa do rozwoju szeroko pojętego, bo jeśli jest się swoim lifestyle'owo zawodem, no to wiadomo, że się potrzebuje tych stimuli z różnych stron, na polu prywatnym tak samo. I dlatego Dubaj, wieczne słońce. Nie potrafię nie żyć w słońcu od bardzo dawna, więc to jest moja codzienna, poranna wdzięczność od wielu lat, generalnie życie już poza klimatem umiarkowanym, budzenia się rano, otwierania oczu i wiecznego słońca za oknem, że to jest pewne. Ale istnieje takie przekonanie i wiele osób ma taką obawę, chociaż zakładam, że to mogą być osoby, które tego słońca nie mają na co dzień, że no może jest tak, że gdybyśmy mieli to słońce cały czas, to byśmy go tak nie doceniali. Nie wiem, jak mają inni ludzie. Mogę mówić o swoich doświadczeniach i o tym, jak ja to widzę. I to jest z pełnym przekonaniem mój pierwszy moment wdzięczności każdego poranka. Jak zaczęłaś odpowiadać na pierwsze pytanie, to trochę mnie rozbawiłaś, bo myślałam, że odpowiesz rzeczywiście takimi trzema hasłami i tak odpowiedziałaś dosyć zwięźle i to była ta moja myśl, że jednak jak rozmawiam z ekspertami, z naukowcami, to oni bardzo często są jednak do brzegu, więc spełniłaś swoją funkcję i swoją rolę. Mogłam się tego spodziewać, że jest krótko i na temat i jest konkret. Czy ja mam trzy słowa, jak mi dodałaś to pytanie, to jest przyszłość, która padła, kreatywność i z perspektywy, nie dlaczego wcześniej wybrałam, ale z perspektywy mieszkania tutaj, to jest społeczność. Nie społeczeństwo, ale społeczność i to poczucie bycia, przynależenia, bycia w społeczności. Okej, no to już jest mega ciekawe, tak? Społeczeństwo, a społeczność, dlaczego u ciebie w kontekście Dubaju jest to rozróżnienie i czym dla ciebie jest ta społeczność i czy to jest tak, że rzeczywiście to jest coś, co wiedziałaś albo przewidywałaś, że da ci Dubaj? Nie do końca, zdecydowanie. Właśnie ja bardziej lubię jednak to słowo po angielsku community, bo ono lepiej moim zdaniem opisuje, bo nam się społeczność kojarzy w Polsce ze społeczeństwem i nie wiem, spółdzielnią. Natomiast przez lata, wiesz, podróżowania, mieszkania w różnych miejscach, ja generalnie jestem taka, łatwo się adaptuję i znajduję te swoje różne społeczności i ludzi, z którymi przebywam na co dzień i kreuję więzi. I wiedziałam, że no, Dubaj jest hubem, tak, dla dwóch setek nacji, więc ten miks wszystkiego, kultur, narodowości, jakby miałam oczywiście tego świadomość, natomiast nie zdawałam sobie sprawy, że pomimo tego szybkiego oczywiście tempa i tego, że każdy jest turbo zapracowany, to budowanie społeczności, które z jednej strony gdzieś ma ten background w kulturze samej arabskiej, tak, która jest o społeczności, oni mają silne więzi rodzinne. Ja się zawsze śmieję z moimi arabskimi znajomymi, w sensie arabskimi szeroko pojętymi z różnych części Zatoki i Półwyspu Arabskiego, że oni wszyscy są kuzynami na jakimś etapie, ale zwłaszcza tutaj, jeśli chodzi o Gulf i pięć krajów Zatoki, no bo tak się przemieszczali, tak, Beduini i wcześniej nie było podziału na kraje, więc to budowanie społeczności jest
bardzo ważne. Znaczy, ja też uważam, że oczywiście my kreujemy swoją rzeczywistość, więc jeśli się jest na nią otwartym, żeby te społeczności kreować i więzi być otwartym na wymianę doświadczeń z ludźmi, to Dubaj daje ogromne możliwości co do tego i jest to piękne, jest to totalnie stymulujące, no bo po to się poznajemy, żeby się wymieniać doświadczeniami, przemyśleniami, ideami, odbijać swoje różne pomysły. I w Dubaju jest to nieograniczone, więc też budowanie tej społeczności w takim totalnym spokoju i pewności, że nie będzie się z drugiej strony ocenionym. I to jest coś, co uwielbiam w tym mieście, ponieważ poziom tolerancji i poziom życzliwości, jeśli miałabym dodać czwarte słowo, czym jest Dubaj, to jest ludzka życzliwość. Na każdym poziomie, nieważne czy jest to pan czy pani w urzędzie, czy jest to pan nalewający benzynę, czy kolega w pracy, wszyscy są dla siebie życzliwi. I ja mam trochę taką spekulację swoją własną, oczywiście nie potwierdzoną żadnymi badaniami. Ja uwielbiam dowody anegdotyczne, naprawdę, więc śmiało. że przy 200 nacjach żyjących w jednym miejscu, w małym tak naprawdę, na małym obszarze, mimo wszystko, jakby kraju, tak? Każdy każdego dnia ma inny humor, jak to my ludzie, i każdy ma inny sposób jego ekspresji, wychodząc z innej kultury, więc ta kindness i ta ludzka życzliwość jest ponad tymi kulturami, jest ponad naszym backgroundem, który wynieśliśmy z domu i jest po prostu taką uniwersalną formą komunikacji. I tutaj dostajesz to na każdym kroku i dzięki temu jakikolwiek rozwój jest ci potrzebny, jest on o wiele, wiele łatwiejszy. Więc Dubaj jest bardzo komfortowy, nie tylko z poziomu materialnego, ale z takiego poczucia spokoju, stabilizacji, bezpieczeństwa też od tej strony. O bezpieczeństwie też będziemy pewnie mówić. Tak, bo tutaj doszło piąte słowo, szóste słowo, jest w czym wybierać, już wiesz, w mojej głowie się pojawia taka kreska po prostu w każdą stronę świata, żeby potencjalnie się ciebie o to zapytać, ale ta życzliwość jest rozczulająca, bo oczywiście w mojej głowie pojawiło się pytanie, na ile ta życzliwość jest taka w cudzysłowie amerykańska, wyuczona, a na ile jest prawdziwa, płynąca gdzieś tam prosto z serca, ale to, co ty powiedziałaś, jakby pokazuje mi, że trochę ta życzliwość jest nieunikniona. Jest tą jedyną drogą do porozumienia w tak dużej różnorodności, jaką stanowi to miasto. Zdecydowanie jest nieamerykańska. Ta pseudo-życzliwość, fałszywy pozytywizm, to jest coś, z czym ja w ogóle nie wibruję i nie rezonuję. A tutaj tego nie ma. I wbrew wielu stereotypom, dla mnie Dubaj jest bardzo autentyczny. Przynajmniej taką rzeczywistość, jaką ja sobie oczywiście wykreowałam. No i właśnie o tej twojej rzeczywistości chciałabym porozmawiać, bo powiedziałaś jedną bardzo ciekawą rzecz, która podkreśla to, że każda historia jest inna i każda historia jest o tej osobie. Bo mówisz o społeczności jako osoba, która spędziła w Dubaju nie tak dużo czasu. Ja nie zapytałam cię przed nagraniem, ale jesteś chyba, jakbym strzelała z półtora roku tam? Półtora coś w tym stylu. Mówi się, że pierwszy rok jest zawsze strasznie ciężki, tak? Albo że po 2 latach dopiero człowiek zaczyna gdzieś tam budować sobie jakąś społeczność, a z tego co wiem, ty dosyć szybko poczułaś, że masz swoich ludzi, mówiąc kolokwialnie, i masz właśnie to swoje community. Czy właśnie myślisz, że to jest bardzo specyfika twoja jako człowieka? Czy to też jest kwestia samego Dubaju, czy może okoliczności w Dubaju, jakie sobie stworzyłaś? Myślę, że wszystkich wymienionych zdecydowanie. Raz, że tak to jest moja specyfika. Ja nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów z ludźmi. Jestem bardzo easygoing i generalnie mnie niewiele też rusza, jeśli chodzi o jakieś emocjonowanie się niepotrzebne.
i mam też łatwość w odnajdowaniu tych różnych community, tak? I zazwyczaj w moim przypadku, gdzieś jak się przemieszczałam i byłam, to zawsze są sportowe community, tak? I to jest najłatwiejsza forma, żeby ludzi znaleźć. Natomiast na pewno też ten aspekt Dubaju samego w sobie, który jest naładowany ludźmi. Każdy tutaj jest, znaczy może nie każdy jest tutaj nowy, bo mam znajomych, którzy są w Dubaju od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Pracuję w miejscu, w którym założycielem są tutaj o 47, a same Emiraty mają 52. Więc mam jakby bardzo zróżnicowane to środowisko. I uważam, że jest jednak taka potrzeba, w sensie to też jest potrzeba bardzo światowa, tak? COVID nam bardzo zweryfikował tą potrzebę bycia, pokazania, że jesteśmy jednak jednostkami społecznymi, a nie samotnymi wyspami, więc wydaje mi się, że więcej się na świecie zrobiło różnego rodzaju inicjatyw, żeby być bardziej prospołecznym i się zbierać wokół różnych zajęć, tematów, dyskusji i się wspierać. Ja no też jakby przeprowadzając się tutaj, przeprowadziłam się w konkretne miejsce, w sensie mieszkałam w apartamentowcu, który też jest tak zwanym co-livingiem. Ja znałam ten koncept jeszcze z Singapuru. Dla wszystkich oglądających wideo jest, dzieje się. Już być mniej ekspresyjna trochę. Więc szukałam właśnie, czy w ogóle jest jakiś fajny co-living w Dubaju, zanim się tutaj przeprowadzałam. No i znalazłam taki pierwszy na taką skalę koncept, gdzie jest też selekcja osób, które tutaj są przyjmowane, żeby zamieszkać. Są po prostu normalne mieszkania, apartamenty do wynajęcia, różnej wielkości i tak dalej. A jednocześnie też są mi części wspólne, coworking, oczywiście siłownia i tak dalej, i organizowane różne eventy takie społecznościowe, integracyjne. No i my generalnie mamy faktycznie, jesteśmy jedną, może nie jedną wielką, no bo jest 120 mieszkań, więc jakby nie można znać 200 osób, które tutaj mieszkają, ale rzeczywiście to jest takie poczucie powrotu do domu i nawet jeśli się wraca po długim dniu pracy i można, ja jakby nigdy nie idę w pierwszej kolejności do mieszkania z garażu, tylko wychodzę na patio, gdzie zawsze można z kimś zamówić trzy albo więcej, jakby albo trzy słowa, albo nagle dwie godziny rozmowy o wszystkim, od wsparcia idei w pracy po swoje pomysły, nawet jeśli ktoś, ja jestem w healthcare, a ktoś się zajmuje IT, albo gość się zajmuje Bitcoinem, albo ktoś jest graphic designerem, więc to na pewno też w jakiś sposób mogło, natomiast no to nie jest moja jedyna community, tak? A więc tak jak powiedziałam, kwestia sportu i fitnessu, to jest zawsze świetny element, znaczy świetne miejsce poznawania ludzi, no bo też jakby robicie coś wspólnie, coś, jakąś pasję, która łączy, więc dla mnie jeździectwo i kultura tutaj w ogóle jeździecka, która jest ogromna, to były takie drzwi do poznania ludzi, więc i myślę, że dla osób pomiędzy 20 a 40 plus 50 rokiem życia, które są bardzo zapracowane, często jakby z jednej strony wydaje się, a nie ma czasu, tak, na tych znajomych, budowanie społeczności, że przez to jest jeszcze większy fokus na to, żeby ten czas stworzyć. Mhm. I wtedy już zrobić coś, co będzie bardziej meaningful, co będzie bardziej wzrastającego dla wszystkich. Ja mam, wiesz, jakby teraz nawet nagrywamy, czy wczoraj coś nagrywałam, jakikolwiek techniczny problem, wiesz, jakby wychodzę do coworku i mam, wiesz, jakieś 25-latków od IT, którzy ogarniają kable i wszystko, i cokolwiek potrzebujesz jest
jest dowiezione, a jednocześnie wszyscy mają ogromny szacunek do swojej pracy, co jest świetne i po prostu tworzy takie idealne środowisko do tego, żeby realizować te swoje cele, bo tutaj nikt nie ma z tym problemu, że w ostatniej chwili odwołasz kolację albo jakieś plany, bo coś w pracy, bo pierwszą odpowiedzią, którą usłyszysz, no tak, jakby work comes first. Mhm. No bo o tym jest Dubaj. Dubaj jest o pracy. Tutaj naprawdę no, to nie jest miejsce, w które ludzie przyjeżdżają odpoczywać, tak? Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą czy mówię, rozwoju zawodowego na różnych polach, czy finansowym, czy po prostu ambicjonalnym, tak? Rozwoju kariery. Przyjeżdżają ludzie, którzy chcą jakby tutaj zakładać rodziny. To jest świetne miejsce do założenia rodziny, wychowywania dzieci i tak dalej. Natomiast no, to nie jest miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżają raczej na emeryturę. więc ten drive on jest po prostu w powietrzu i jednoczesny właśnie taki bardzo duży szacunek, też wynikający częściowo z kultury arabskiej, która jest tym fundamentem, tak? Pomimo tej piramidy, która urosła wielości nacji, kultura arabska jest bardzo o poszanowaniu swoich granic i jest jednocześnie bardzo otwarta społecznie i ja w ogóle, to jest jeden też z takich moich highlightów mieszkania tutaj i poznawania tej kultury z różnych stron i uczenia się od niej, bo Arabowie są po prostu niesamowici, naprawdę. Jeśli chodzi o i właśnie o wartości takie międzyludzkie, rodzinne, jeśli chodzi o pomoc, zawsze, w każdych warunkach, o każdej porze dnia i nocy, jeśli chodzi o miłość do swojego heritage, do swojego całego dziedzictwa, do języka, do poezji, do sztuki, więc to jest naprawdę coś, co może w Dubaju bardzo dużo wnieść. Miłość do pustyni oczywiście i do natury. Ludzie myślą, no tak, no ale wiesz, jak ja się tutaj przeprowadzałam, jeszcze wiesz, mieszkając wcześniej w Azji Południowo-Wschodniej, ludzie myśleli, no z Bali w ogóle, wiesz, do Dubaju, w ogóle jak ty się odnajdziesz, wiesz, z dżungli i w ogóle takiej wolności, no ale to są powtarzane zawsze stereotypy, nie? I to, że tutaj nie ma natury. Jak ktoś powie, że tutaj nie ma natury, no to zdecydowanie jakby nie śledził wiesz, dobrze geografii, jak się rozkładają góry, które tutaj są przepiękne. Pustynia, która jest magiczna, która nie jest tylko o piasku, jest o różnych piaskach, mamy i czerwone, i żółte i tak dalej. I o zwierzętach, lasy namorzynowe, żółwie, manatees, nie wiem jak się po polsku nazywają, także jest ogromne bogactwo też natury. Ja w ogóle mam wrażenie, że Dubaj to jest jedno z tych miejsc, wokół których jest bardzo dużo stereotypów, a jednocześnie my nie wkładamy wysiłku w to, żeby tę wiedzę zweryfikować. Często jest to miejsce takie właśnie tranzytowe, które odwiedzamy na chwilę. Jest wokół tego mnóstwo tych określeń, które no muszą tutaj paść, tak? Czy to właśnie luksus, bogactwo, czy pustynia, upały, obca kultura, też jakieś takie poczucie, że to nie jest dla nas. Miejsce, o które zahaczysz, w sumie cię ciekawi, jest fascynujące, ale absolutnie nie kojarzy ci się z taką przestrzenią, czy z taką destynacją, którą chcesz zgłębić poza tą taką warstwą bardzo, bardzo powierzchowną. Więc myślę, że sam fakt, że właśnie dzielisz się tym, może zaszczepić w nas innego rodzaju ciekawość związaną z Dubajem. Nie na zasadzie, to jest jakaś taka ciekawostka na świecie, dziwny punkt, którego do końca nie rozumiem, ale chętnie podejrzę, tylko tam pod tą pierwszą warstwą jest znacznie, znacznie więcej. I też jak mówiłaś o miejscu, w którym mieszkasz, ja zakładam, choć mogę się mylić, że jest to środowisko bardziej ekspackie. I moje pytanie, które nasunęło się w trakcie słuchania ciebie, to było to, na ile masz możliwość dotknąć tej prawdziwej kultury stamtąd, tej kultury Emiratów. I
I jestem bardzo ciekawa, czy jest otwartość, okej, jest gościnność, jest chęć pomocy, ale czy jest też otwartość ze strony ludzi, którzy, chociaż też, wiesz, tak jak powiedziałaś, to jest tak duża mieszanka, więc ciężko stwierdzić, kto jest stąd tak naprawdę, tak? I może też to nie jest o tym, żeby się etykietować w ten sposób, ale czy czujesz też tę otwartość na to, żeby właśnie dać się poznać, czy przebić tę warstwę uprzejmości i zbudować głębsze relacje też z osobami, które powiedzmy urodziły się na tamtych terenach, są wychowane w kulturze arabskiej. Tak, tak, bardzo. To jest taka ciekawostka o Dubaju. Dubaj, w sensie o Emiratach generalnie. Emiraty mają ministra szczęścia, mają ministra youth, czyli młodości, mają ministra tolerancji. O, wow. Więc wiesz, jakby lokalni Emiratczycy to jest tylko 15%, chociaż są jakby teraz ogromne pieniądze na to i agenda cała rozrostu nacji stworzona. Natomiast wiesz, ja oczywiście jakby Dubaj generalnie jest ekspacki, natomiast Dubaj jest ekspacki w pomieszaniu z tą kulturą lokalną i ponad wszystkim, nawet ponad tą ekspackością jest szacunek ogromny, ogromny do tego, co oni stworzyli w tak dużym, w krótkim okresie czasu i jak ogromne drzwi otworzyli dla wspaniałego życia tak ogromnej ilości ekspatów. Więc jakby ta kultura lokalna, oryginalna, ona jest bardzo jakby vibrant i ona jest bardzo na co dzień odczuwalna. Ja mam możliwość, wiesz, nawet w pracy, tak? Praca w klinice wiąże się z tym, że ja mam miks, jakby nigdy nie mam w ciągu dnia powtarzającej się nacji pacjentów, jakby każdego dnia mam pacjentów z innego kraju, natomiast mam bardzo dużo lokalnych Emiratczyków również, jako że moja klinika obsługuje to takie dziwne słowo, też leczy rodzinę rządzącą, więc to jest tak, że mam, no ja mam jakby jednego dnia oczywiście pacjentów z Włoch, Australii, Stanów Zjednoczonych, Libanu, jakby wybierz dowolne, i zawsze Emiratczyków i szejków, i też czasami bardzo wysokich szejków, więc ona jest, ta kultura lokalna, dla mnie ona jest troszkę owiana taką, znaczy raz, że jest owiana taką mist, jak się mówi, mgłą, mgiełką perfum zawsze i bakuru, czyli kadzidła, i to jest cecha Emiratczyków, że oni zawsze pięknie pachną. I ta kultura perfum jest tutaj ogromna. I pamiętam, jak zaczynałam pracę w klinice i się zapytałam mojej team leader, że czego się mogę spodziewać, tak, no bo nie pracowałam wcześniej na Bliskim Wschodzie. Pierwsza powiedziała, no, że są bardzo mili, przystępni i tak dalej, i zawsze ładnie pachną, co jest prawdą. Natomiast ona jest związana też bardzo dużym szacunkiem, tak? I szacunkiem właśnie do rodziny rządzącej, do ojca założyciela narodu, czyli szejka Bin Zayeda, tutaj w Dubaju do szejka Maktuma, więc bo to te 15% nacji dało te możliwości tym 85%. Oni oczywiście, w sensie, bo generalnie nie można po prostu na dostanie paszportu Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest prawie niemożliwe. Nie jest tak jak w innych krajach, że pożyjesz gdzieś i dostaniesz paszport. No tutaj tak nie ma. Tutaj są bardzo określone warunki tego, że czy ewentualnie można dostać paszport. Oni bardzo też ze względu, i ja uważam, że to ma bardzo duży sens, ze względu na to, że jest ich tak mało,
mają bardzo dużo zasad wokół zachowania tej swojej kultury, żeby ona no nie została zachwiana, tak, tą ekspackością. I mają, są po prostu w jakiś sposób bardziej uprzywilejowani też, jeśli chodzi o usługi, o nawet zniżki właśnie w przypadku jakby mojej branży, healthcare i tak dalej. Zresztą każdy lokalny obywatel Emiratów, on dostaje ziemię z defaultu od rządu, bo jakby szejk chce, żeby jego obywatele żyli dobrze, tak? On, to jest główne założenie, że myśli się, no tak, no ale jakby po co tak biec, po co taki rozwój? Był kiedyś taki właśnie wywiad też z szejkiem Maktumem i jakiś reporter zadał mu pytanie, że no ale jakby po co tak biec? Nie? Po co tak wszystko to szybko? Mhm. Bo ja chcę tego dobrego kraju, tej dobrej edukacji, dobrego systemu zdrowia, bezpieczeństwa. Ja chcę dla moich obywateli teraz. Ja nie chcę tego za 100 czy 200 lat. I to ma ogromny sens. Więc ja uwielbiam tą kulturę lokalną i uwielbiam, oni mają bardzo taki specyficzny sposób mówienia, komunikowania się, jak przychodzą do mnie emiratki i zdejmują swoje abaje, swoje hijaby właśnie w tej mgle perfum i one zawsze mówią my dear, nieważne czy mają lat 50, czy mają lat 20 kilka, po prostu to jest taki sposób mówienia, taki bardzo czuły. I to mnie bardzo zawsze urzeka. Arabska kultura generalnie ma to do siebie i to nie jest tylko o krajach Zatoki, ale wszystkich, że oni nie mają do końca takiego poczucia czasu, są wiecznie spóźnieni, więc i to jest jakoś tak wpisane, po prostu to jest tak, nie wiem, trochę jak z Włochami, maniana w Hiszpanii, to tutaj też jest tak, że faktycznie z jednej strony mamy ekspatów i nacje, które są na czas, tak, i wszystko ma być dopięte czasowo, a Arabowie są zawsze spóźnieni i ja na przykład się zawsze już teraz jestem nauczona, że jak na przykład mam kolację z moim, gdzie jest większość arabskich różnych znajomych i jest kolacja na 6, to wiadomo, że się spotykamy o 8, nie? Że to nie jest nawet, nie wiem, 15 minut. Że te 2 godziny dla takich grupowych spotkań to jest norma, 1,5-2 godziny i że więc jak ktoś mi mówi, że 6, to ja wiem, że sobie mogę już zaplanować na 8. Więc no tych takich smaczków pereł, jeśli chodzi o drobne rzeczy dotyczące kultury, jest oczywiście mnóstwo i ja uwielbiam poznawać i uwielbiam właśnie moich arabskich przyjaciół, które też mnie zbliżają, mi opowiadają historie i oczywiście nie tylko emirackich, ale też na przykład z Arabii Saudyjskiej i w ogóle mam wspaniałych znajomych z Arabii Saudyjskiej, to jest w ogóle też niesamowita społeczność, taka, która jest bardzo o społeczności. Wbrew, ja wiem, że teraz osoby pewnie częściowo, które słuchają, włączą się wszystkie stereotypy i cała amerykańska narracja i prawa kobiet i tak dalej, co jest bardzo śmieszne. Ja jak się przeprowadziłam, jeszcze byłam w trakcie tam papierologii, żeby dostać licencję medyczną, żeby dostać rezydenturę, I jakby jednym z takich moich pierwszych wrażeń, jak zaczęłam, gdzieś tam musiałam pojechać do urzędu czy cokolwiek, to wszystko jest w ogóle bardzo usprawnione. To jakby się nie spędza w urzędzie dłużej niż 10 minut prawdopodobnie, czy w banku, czy w szpitalu, czy gdziekolwiek, jeśli nie trzeba. To jest to, że ja nie byłam nigdy w kraju, w którym czułam tak ogromną równość traktowania też tak samo w wymiarze zawodowym kobiet i mężczyzn. Niezależnie z jakiej kultury, czy to jest kultura arabska, czy to jest jakakolwiek kultura, czy ktoś jest z Europy, z Azji, skądkolwiek. Zresztą lokalne kobiety, co jest już takie dane statystyczne, jest większy odsetek kobiet wyedukowanych nawet od mężczyzn. Generalnie edukacja jest na wysokim poziomie, natomiast odsetek kobiet jest większy wyedukowanych. I tak jak mówię, przede wszystkim w takim wymiarze zawodowym jest bardzo duże poczucie równości. Nie ma przede wszystkim tego poczucia nierówności.
czyli tego poczucia, że kobieta czegoś nie może. I to jest w ogóle takie bardzo uwalniające, że można robić swoje. I tak jak mówię, też ta, no ta tolerancja, która jest wszędzie, która jest narzucona przez rząd. No bo z drugiej strony, jak sobie pomyślimy, że w jednym kraju żyje 200 nacji i by była jakakolwiek nietolerancja, no to jakby to w ogóle by nie działało. A działa. Dla mnie to jest duże zaskoczenie i tutaj znowu wracamy do tych stereotypów. Ja bym to nawet nazwała do serii uprzedzeń, jakie my mamy względem krajów arabskich ogólnie, czy też używając ogólnego stwierdzenia do Arabów. Wydaje mi się, że to jest takie hasło, które budzi bardzo wiele uprzedzeń, bardzo wiele negatywnych konotacji, co jest bardzo smutne i nawet słuchając Cię przed sekundą, kiedy mówiłaś o tych perfumach, tak, kontekst higieny, o którym opowiadałaś mi, kiedy się widziałyśmy, tak, gdzie my, nazywając nas jako my Europejczycy, niejednokrotnie mamy znacznie niższy poziom higieny osobistej niż osoby, którymi Ty otaczasz się na co dzień, a przekonania, jakie mamy wokół tych kultur, są zupełnie odwrotne i absolutnie odbiegające od rzeczywistości i wydaje mi się, że mówienie o tym głośno jest bardzo ważne, bo to, no właśnie, to zapobiega tym podziałom, które w tym momencie są tym, co najbardziej nas skłóca jako społeczeństwo światowe, ale też ciekawi mnie rzecz, którą powiedziałaś o tym spóźnianiu. Jak ma się spóźnianie i bycie na swojej własnej osi czasu z tym tempem, z tą intensywnością, z tą pracą? Czy to znaczy, że na ten wzrost gospodarczy pracują głównie ekspaci, czy spóźnianie nie ma wpływu na performance zawodowy? Wiesz co, no, to nie jest tak, że wszyscy są spóźnieni cały czas, że rzeczy się dzieją o czasie i te rzeczy ważne, zawodowe się dzieją o czasie. No, z pacjentami w klinice jest różnie, się spóźniają. W takich cudownych pacjentów lokalnych, starszych, mężczyzna ma 70 lat, kobieta ma 60+. Ja akurat nie mówię za dużo po angielsku. Ja już kilka razy próbowałam ich odesłać do mojego kolegi, który w klinice, który mówi po arabsku. Ona zawsze mówi nie, bo on lubi ciebie, my będziemy do ciebie przychodzić. I koniec. No, jakby ja muszę z tym żyć. No i oni są tak zawsze spóźnieni. I to minimum 15 minut, to wizyta ze mną jest 45. No i na przykład ostatnio, teraz się skończył właśnie Ramadan, miesiąc, święty miesiąc muzułmanów. I on przychodzi, akurat było na granicy zachodu słońca, kiedy się kończy czas postu. Przyszli spóźnieni, 15 minut, i on mówi, że jeszcze, no ale on się musi teraz pomodlić. No więc generalnie, jeśli pewnie bym była w Niemczech, tak, w tej kulturze, to bym była, no to jak pan chce się podmodlić, no to skracamy wizytę, 20 minut, dziękuję. A ja mam takie... No dobra, to jest ostatni pacjent, może 10-15 minut mi się troszkę wydłuży, ale no nie będę stawała pomiędzy człowiekiem a jego modlitwą, tak? No więc dałam mu matę i mógł się pójść pomodlić. Więc to jest zawsze też kwestia okoliczności i tego, co sobie narzucisz, że ma ci przeszkadzać, a nie, a co nie. I wiesz, jakby świat się nie zakończy i nie załamie, jeśli coś się zacznie 15, 20 czy godzinę później. Kwestia jest, wiesz, performance'u, tak? Rzeczy mają być zrobione. I to jest, wiesz, to jest w ogóle taki temat generalnie na świecie, praca 9, 17 czy praca na performance i na efekty. Więc zdecydowanie jednak praca na efekty jest bardziej efektywna często. Także tak, no to jest kwestia czasu. Rzeczy się dzieją też o czasie, natomiast też trzeba mieć na to poprawkę i ja jestem już przyzwyczajona, że nawet tak prywatnie, jak się umawiam z moimi przyjaciółmi, chociaż też w drugą stronę to działa, bo na przykład część mam takich najbliższych przyjaciół, którzy wiedzą, że no ja lubię być o czasie i gdzie normalnie jakby na przykład moja najbliższa przyjaciółka jest zawsze, no jakby normalnie by pewnie przyszła godzinę czy półtorej spóźniona, to z szacunku do mnie ona przychodzi o czasie albo 10 minut później, tak? Więc to jest takie obustronne, tak? Że no, szanujmy siebie nawzajem.
Jednocześnie jak powiedziałaś o tym, że work comes first, to miałam taką lampkę ostrzegawczą na zasadzie, na ile to jest podejście, które towarzyszy ludziom w Dubaju czy w Emiratach na przykład przez całe życie, czy to jest też jakiś sezon? Bo z tego, co mówisz, też wynika to, że ta społeczność czy rodzina są bardzo ważne, więc to jest tak, że work comes first, ale zaraz po jest bardzo ważna rodzina, czy na pewnym etapie życia dajesz sobie przestrzeń na to, żeby oddać się bardziej życiu rodzinnemu, czy może właśnie wtedy wyjeżdżasz z Dubaju? Jak to widzisz ze swoich obserwacji? Wiesz co, myślę, że jest kilka jakichś takich typów i schematów, no bo zależy kto co robi, tak? I jeśli, no tak jak mówię, kultury arabskie, one niezależnie od kraju, tak? Czy ktoś jest z Emiratów, z Saudii, z Libanu, z Jordanu, Palestyny, to one są bardzo, bardzo skupione na rodzinie i okej, jakby często jest tak, że ciężko pracują, nawet oboje rodzice, natomiast zawsze jest czas na wspólną kolację, jest wspólna modlitwa, teraz ten czas, miesiąc Ramadanu, to jest w ogóle czas, który, no to jest państwo muzułmańskie, więc my nawet jakby teraz dokładnie rozmawiamy, teraz jest public holiday związany ze świętem Eid, który po prostu jest końcem Ramadanu, on jest trochę tak u nas jak święta Bożego Narodzenia, tak? Celebrowany przez wszystkich i dziś rozmawiamy w środę, a poniedziałek dopiero się dowiedzieliśmy, czy zacznie się Eid we wtorek, czy w środę, w zależności od ustawienia księżyca. No bo jakby według astronomii islamskiej jest określany ten dzień i do tego się dostosowuje cały kraj. Więc ta religia i wartości, tak jak mówię, te korowe, związane też z wartościami rodzinnymi, zachowaniem tych wartości religii, no one wyznaczają finalnie ten tryb. I miesiąc Ramadanu na przykład jest taki, ponieważ mnóstwo ludzi pości w ciągu dnia, więc z defaultu wszystkie i sektor prywatny, i sektor publiczny ma skrócone godziny czasu. Nie pracują ludzie od 9 na przykład do 17, tylko pracowali do 14. Po to, żeby mieć czas na odpoczynek w trakcie postu, a pierwsze co po zakończeniu, po zachodzie słońca, ludzie się zbierają, tak? Zbierają się rodzinami, zbierają się właśnie w tych społecznościach na ten pierwszy posiłek po zachodzie słońca, czyli tak zwany iftar. Więc z jednej strony praca, praca, praca. No, ale też czas dla społeczności, czas dla rodziny, nieustająco czas na modlitwę, czas dla pójścia do meczetu. A jeśli chodzi o ekspatów, no to jasne, no jakby nie ma świąt Bożego Narodzenia i tak dalej, jako tych public holiday. Natomiast jakby jest bardzo duża ilość dni wolnych z defaultu w prawie pracy przewidzianych, żeby móc świętować ten czas z rodziną, czy ze znajomymi, czy z przyjaciółmi. Więc jednocześnie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, no ja tutaj nie mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, natomiast tak patrząc, czy na znajome, czy na pacjentki, tak samo, no jeśli ktoś chce się dalej realizować zawodowo, no jakby to jest świat niani, tak? Więc wszystkie kobiety raczej tutaj mają pomoce różne, żeby te dzieci wychowywać. No i nadal ten czas dla rodziny się robi. W sensie ja mam takie, wiesz, poczucie, że no to my dyktujemy czas, tak? Więc praca, 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 co jest priorytetem. Natomiast jeśli chcesz mieć czas na kolację ze znajomymi czy z rodziną, to zawsze ją znajdziesz. Mówisz dużo o poszanowaniu tego dziedzictwa kulturowego, przyrody, rodziny, szacunku do pracy, do drugiego człowieka. Jak, moja droga, to się ma do nawyków i do poszanowania zdrowia i o świadomości zdrowia tam w Dubaju, zarówno wśród osób, które są stamtąd od urodzenia, jak i osób, które tam przyjeżdżają i funkcjonują w tym stylu życia dubajskim?
Bo myślę, że kto jak kto, ale ty na pewno swoją obserwację tam zrobiłaś. To znaczy, no to jest powód, dla którego ja jestem w Dubaju, tak? Bo to jest jeden z najbardziej rozwiniętych systemów zdrowotnych na świecie. Wszystko właściwie jest prywatne. Tak samo ubezpieczenia są oczywiście podstawowe ubezpieczenia. Każdy ma rozbudowane zazwyczaj ubezpieczenie prywatne, w którym masz i nie tylko jakby podstawową opiekę lekarską, ale opłacone leki, opłacone wizyty specjalistyczne, specjalistyczne badania, operacje, ale też różnego rodzaju wellness i od medycyny alternatywnej, akupunktury, medycyny chińskiej, ilość sesji danych na przykład u fizjoterapeuty w ciągu roku. I to jest też w ogóle bardzo duży powód, dla którego ekspaci napływają z innych krajów, bo na przykład no, firmy, korporacje bardzo często też dają te ubezpieczenia i pod te ubezpieczenia podpięte są całe rodziny, więc mają, jest jakby genialna opieka zdrowotna. I tutaj wszystko jakby funkcjonuje jak w zegarku, jakby wchodzisz do szpitala i nie ma tak, że siedzisz i czekasz na coś godzinami, tylko podchodzi do ciebie pan i mówi ci, że proszę podejść tutaj, ten numerek, proszę podejść tu, tutaj wiesz, jakby tutaj ci już wszystko wysyłają na WhatsAppie, więc to jest w ogóle bardzo, to jest kraj o najwyższej ilości jakby technologii wprowadzonych do codziennego życia na świecie, wykorzystaniu AI, więc w tym momencie żaden inny kraj na świecie nie ma takiego użycia sztucznej inteligencji, jak jest w Dubaju, w takim życiu codziennym, co się przekłada między innymi też na bezpieczeństwo. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie, no to mamy trochę takie dwa, dla mnie są dwa obrazy, bo z jednej strony jest bardzo health-driven i cała właśnie ta medycyna 3.0, którą ja się zajmuję, i medycyna długowieczności, czyli ta przyszłość medycyny dzieje się dokładnie tutaj i rzeczy, o których, nie wiem, słyszymy gdzieś na Instagramie, one się dzieją tutaj, tak, jeśli chodzi o właśnie o użycie technologii, biohacking i tak dalej. I jest ogromna ilość społeczności takich bardzo health-driven i też rząd w to, to cały czas bardzo mocno promuje. Na przykład listopad jest miesiącem tak zwanym 30-30, gdzie przez 30 dni minimum 30 minut aktywności fizycznej i jest promowany w całym mieście. Wtedy to jest pod patronatem syna szejka Maktuma. Jest ilość ogromna eventów różnych sportowych, fitnessowych, zajęć, wszystko jest za darmo wtedy. Znaczy może nie wszystko, ale większość rzeczy jest za darmo, organizowanych jakichś zajęć sportowych w parkach, na plaży i tak dalej, więc jest bardzo duży też nakład finansowy na to, żeby promować aktywność fizyczną i szeroko pojęte zdrowie. I to jest świetne i ja dla mnie Dubaj jest takim trochę Disneylandem dla dorosłych, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, bo jakby co ja na cokolwiek mam ochotę, no sport to jest już całe moje życie, to mogę tutaj mieć zajęcia, siłownie, studia fitness, sporty wodne, jeździectwo, które jest highlightem mojego mieszkania tutaj, bo kultura arabska nie istnieje bez kultury jeździeckiej i koni. Arabowie byli Beduini, przeżyli i rozwijali się dzięki koniom, więc oni mają specjalną więź z końmi. Więc tak jak w innych krajach jest na przykład jakiś tam World Cup w futbolu, to tutaj jak teraz był właśnie w zeszłym tygodniu, był World Cup w wyścigach konnych, to jest największe święto. Więc oczywiście ta kultura koni arabskich, ale nie tylko. Endurance, czyli wytrzymałościowy 120 kilometrów rejsu, w których startuje szejk Dubaju. Więc taki bardzo duże napieranie na to szeroko pojęte zdrowie i wsparcie. Natomiast też jest bardzo duża część
Niestety lokalna społeczność jest bardzo mocno obciążona zmianami metabolicznymi. Bardzo duża część Emirejczyków jest dotknięta cukrzycą, o czym ja nie wiedziałam, dopóki się nie wybrałam na największego uniwersytetu w Abu Dhabi, Khalifa University. Byłam w laboratorium komórek macierzystych. Akurat byłam na spotkaniu z profesorem, więc prowadzą akurat bardzo szerokie badania właśnie pod kątem cukrzycy i to jest tutaj, jeśli chodzi o taki background healthcare'u, bardzo duże wyzwanie, więc oczywiście rząd robi wszystko, żeby wspomóc tą walkę z cukrzycą. To nie jest o tym, że to jest społeczeństwo otyłe, bo nie jest, to jest po prostu społeczeństwo, tak jak mówię, obciążone metabolicznie, natomiast to jest społeczeństwo, które ma też jednocześnie całe wsparcie tego, żeby z tym walczyć i nagłaśniać. No i to jest coś, co ja po prostu uwielbiam z jednej strony właśnie dla rozwoju swojej pracy, a jednocześnie też dla takiego życia codziennego, że jakby mogę sobie zamówić jedzenie, w którym organiczne najwyższej jakości do domu z policzonymi białkami, węglowodanami, tłuszczami, wszystko jest podane i tak dalej, więc jest ta kultura aktywności, kultura fitnessu, kultura zdrowia bardzo duża, no największe huby biohackingowe są tutaj otwarte, ludzie, którzy się zjeżdżają z całego świata, jakby top naukowcy czy liderzy po prostu w temacie tej medycyny przyszłości. Więc to jest oczywiście, no to jest powód, dla którego ja tutaj mieszkam. A kiedy mówisz o haśle medycyna 3.0, to właśnie masz na myśli medycynę przyszłości. Mam wrażenie, że to jest taki termin, który pojawił się niedawno, mogę się mylić. I jeśli to jest nowe, to o czym to tak naprawdę jest? Bo wiem, że teraz jest to temat, którym ty mocno się zajmujesz. Tak, no to jest temat, to jest jeszcze tak naprawdę nie jest termin, który jest używany mocno oficjalnie czy szeroko. Natomiast medycyna 3.0 jest o zajmowaniu się przyczyną i wczesnym zapobieganiu największym chorobom, tak zwanym czterem miejscom apokalipsy, którzy zabijają, czyli nowotworom, chorobom sercowo-naczyniowym, neurodegeneracyjnym i cukrzycy właśnie. I skupiona, tak jak mówię, przede wszystkim na diagnostyce, bo większość z tych chorób daje objawy już na 10 lat wcześniej. I jest możliwe to, żeby przeprowadzić tą zaawansowaną diagnostykę właśnie dzięki zaawansowanym technologiom, tak, teraz, które się rozwijają, testom, które są w stanie wykryć 70 rodzajów guzów nowotworowych czy zaawansowanych rezonansów magnetycznych i tak dalej. I jest to medycyna właśnie skupiona na prewencji, skupiona na szukaniu przyczyny, a nie tylko leczeniu stanu ostrego, łataniu ludzi wtedy, kiedy są już chorzy. Więc to jest ta medycyna przyszłości, to jest ta medycyna, którą ja się zajmuję. I jak miałam do wyboru, jakby przez ostatnie lata, zanim się tutaj przeprowadziłam i cały czas się zastanawiałam, gdzie mam osiąść w jakimś wymiarze, żeby to miało dla mnie sens właśnie takiej stymulacji zawodowej w niszy nadal, której ja pracuję i się rozwijam, no to były tak naprawdę tylko albo Stany, albo tutaj Bliski Wschód i tak naprawdę Emiraty albo Arabia Saudyjska. Więc no Stany to jest dla mnie w ogóle jakby porażka społeczności i społeczeństwa, więc... I zdrowia. Zdrowia przede wszystkim. Z jednej strony to jest taki po prostu totalny paradoks, bo właśnie ci liderzy tej medycyny przyszłości są ze Stanów. Ja zresztą, wiesz, medycynę funkcjonalną sama jestem po szkole ze Stanów, podyplomowej z medycyny funkcjonalnej, a jednocześnie no, 80% społeczeństwa otyłego, zaburzonego metabolicznie, więc to jest zanieczyszczenia powietrza, wody, pożywienia, więc dla mnie to w ogóle nie jest kraj do życia i niebezpieczne do tego, więc dla mnie po prostu ten Bliski Wschód miał jakoś sens,
typowo od strony takiej, tego rozwoju zawodowego, tak jak ja widzę rozwój też właśnie tej medycyny 3.0, medycyny długowieczności, bo on się dzieje tutaj. Właśnie osteopatia i medycyna funkcjonalna są w Polsce nadal niszą, ale czy powiedziałabyś, że w Dubaju to też jest nisza, czy to już stanowi regularną część po prostu opieki zdrowotnej i rozwija się ku temu, żeby być tego jakimś takim korem? Nie stanowi jeszcze takiej w pełni regularnej. Nadal osteopatia, ja pracuję w klinice, która jakby zaczęła osteopatię w tym kraju, tak? bo właściciel kliniki, w której pracuję, był pierwszym osteopatą w regionie całej Zatoki. I klinika, w której pracuję, ma 23 lata, co nie jest typowe dla Dubaju, żeby jakieś miejsce było tak długo, tak długo istniało, bo tutaj się wszystko cały czas zmienia. Więc pomimo wszystko nadal, ja dostałam licencję medyczną na osteopatię, jako jeden z, teraz jest mniej więcej 60 licencjonowanych osteopatów na cały kraj, więc nadal częściowo to jest nisza. Bardziej też pod kątem tego, co ludzie rozumieją, tak, przez pewien zawód. Tak samo jeśli chodzi o medycynę funkcjonalną. Z jednej strony oczywiście jest bardzo mała część tej bańki, w której ja się obracam właśnie, która dokładnie wie, czym jest medycyna funkcjonalna i lekarzy i specjalistów, którzy się nią zajmują, więc na pewno największy odsetek na świecie poza Stanami, gdzie ci specjaliści medycyny funkcjonalnej już wyedukowani są. Natomiast jakby w skali oczywiście kraju jest to nisza, natomiast zdecydowanie jest mniejszą niszą porównując do innych krajów. No i też jakby to postawienie na prewencję. Z jednej strony czy ubezpieczenie healthcare nie jest skupione na prewencji, tak? No bo ubezpieczenie medyczne nie jest o prewencji, a jednocześnie jednak jest o wiele większe wsparcie rządu i wsparcie też tej narracji takiej i marketingu tego, żeby właśnie brać tą odpowiedzialność za siebie, za swoje zdrowie właśnie od strony stylu życia i też większej ilości badań, tak, i czy częściowo właśnie powoli zmiany tej narracji w stronę bardziej profilaktyki. Jeszcze w kontekście zdrowia i też w kontekście naszego poprzedniego wątku jestem ciekawa, jak wygląda sytuacja nawyków żywieniowych w Dubaju. Czy ty też widzisz właśnie różne bańki, różne światy? Powiedziałaś o jedzeniu z dowozem, które jest po prostu 10 na 10, ale znowu, czy to jest dostępne, czy to jest powszechne? Jak obserwujesz, jakie są tendencje, czy jak w ogóle odżywiają się ludzie w Dubaju? Wiesz co, again, 200 nacji. Więc mamy, wiesz, są ludzie, oczywiście jest ogromna część klasy robotniczej, tak, która i możemy, która jest też napływowa z innych krajów i się odżywia tak, jak się odżywia w swoich krajach, tak? I to jest też super, bo my na przykład, wiesz, część, gdzie bardzo duża ilość tej klasy robotniczej mieszka w Karamie, gdzie możesz pojechać i po prostu mieć, wiesz, najbardziej takie street food wręcz, czy tajski, czy ze Sri Lanki, czy z Indii, za jakieś tam śmieszne kilka dirhamów, tak? A jednocześnie jest bańka osób, które są bardziej świadome jedzenia i ta cała healthy część jedzenia jest totalnie dostępna i to jest super i to jest coś, co mnie bardzo też cieszy jako osoby, która nie lubi gotować i w sensie częściowo oczywiście przygotowuję to jedzenie, natomiast zawsze minimum zazwyczaj jeden posiłek gdzieś na zewnątrz albo zamawiam. No i to, że mogę nadal zamówić, wiesz, organicznego łososia i wiesz, coś, co bym zrobiła w domu i wiem, że tam nie ma tysiąca na przykład jakichś olejów, tak? Oczywiście możesz, wiesz, znaczy w Dubaju generalnie wszystko możesz zamówić. To jest komfort, tak? I często z 15-minutowym dowozem do domu, nieważne, czy to jest jedzenie, kwiaty, usługi, czy szpilki Labutena z dostawą w ciągu 2 godzin, więc
Tak samo jest z jedzeniem. No możesz zamówić KFC, pizzę i w ogóle wszystkie przetworzone i obleśne, za przeproszeniem, produkty. No a możesz zamówić, wiesz, super healthy jedzenie, wyważone i tak dalej. Więc te nawyki żywieniowe, no jakby to jest w ogóle osobny temat kolejny, no bo Dubaj jest bardzo dla foodie i foodie uwielbiają Dubaj, no i ilość oczywiście restauracji, gwiazdek Michelina i całe gastro, no to jest w ogóle niekończąca się historia, więc można naprawdę tutaj dobrze zjeść i czy to jest healthy, czy to są wszystkie możliwe kuchnie świata. Więc znaczy Dubaj jest o dostępności wszystkiego tak naprawdę, bo mówię, możesz pójść do Michelina, a możesz pojechać do Karamy i zjeść street food azjatycki. Czyli jak myślisz sobie o pytaniu przy tej mnogości nacji, jak smakuje Dubaj, to odpowiedź brzmi wszystkim. Wszystkim, naprawdę, wszystkim. No i oczywiście smakuje też, znaczy tak, jeśli smak, ja bym powiedziała, taki bardzo, coś, co jest bardzo lokalne, no to jest karak, czyli herbata z szafranem. Kultura arabska jest bardzo herbaciana, jak wiemy. I karak to jest coś bardzo lokalnego i to jest coś, co łączy wszystkich chyba i miłość do karaku. Oczywiście no są te lokalne, zwłaszcza jakieś słodycze typu kunafa i tak dalej, które też są charakterystyczne, lokalne. A co to jest? No, powiedz tak pokrótce. Te słodycze, czy one się charakteryzują? To jest deser. Kunafa to jest taki deser, który... Dla mnie słodycze arabskie są za słodkie. Ja to nie jestem fanką. Natomiast no oczywiście no kuchnia arabska, szeroko pojęta, no bo kuchnia arabska, syryjska od libańskiej czy od emirackiej się różnią diametralnie od siebie. I to jest też super. Ja uwielbiam właśnie... Ja mam bardzo dużo takich bliskich znajomych z różnych krajów arabskich. Też niektórych, którzy się w ogóle tutaj wychowali, czy nawet urodzili, a nadal nie mają paszportu, więc tak jak mówię, okay. To nie jest tak, że jest given. I te kultury się jedzeniowe, te dania się gdzieś tam od siebie różnią, no ale one są takie bardzo, bardzo bogate. Ja uważam, że są bardzo smaczne, oczywiście co komu pasuje. Natomiast no są humusy, są pity, są pikle, są różnego rodzaju terziny i ja akurat nie jem mięsa, natomiast ryby, czy na przykład kuchnia egipska, która też jest bardzo taka seafoodowa. Dużo węglowodanów oczywiście, których też ja nie jestem fanką. Natomiast lubię właśnie, jak mamy jakieś takie kolacje, gdzie się zdarzy, że ktoś gotuje, bo raczej wychodzimy na kolację, no, aniżeli przygotowujemy jedzenie, ale jak ktoś przygotowuje i właśnie z tego swojego backgroundu i się mieszają te różne arabskie potrawy z różnych krajów, to jest naprawdę, jest różnica. Tak? I ci jedni używają zataru, ci nie używają zataru, zatar jest ble. I oczywiście się ze sobą przekomarzają. To jest też jakaś rzecz, którą ja uwielbiam, jak poznawać te różnice pomiędzy różnymi krajami arabskimi. Tak, gdzie my to często wrzucamy do jednego worka. Tak, to w ogóle nie jest tak, no bo mamy Halidżich, czyli właśnie te wszystkie te kraje Zatoki, czyli pięć krajów. No i więc mamy wszystko to, co poza też. Więc oni fajnie się zawsze z ogromnym szacunkiem, co jest też bardzo ważne, że no bo zawsze mamy, tak, mówimy o takich właśnie stereotypach, tak? Ja uwielbiam męskie stereotypy, że jak moi koledzy mówią, to z mężczyznami z Egiptu, to nigdy nie wolno się spotykać, bo potem makaroniarze i nawijają makaron na uszy i w ogóle i zdradzają i tak dalej. Z Iraku to są tacy, a z Jordanu są jeszcze inni, no a w ogóle Halidzi to też odpadają. Więc to takie przekomarzanie się pomiędzy kulturami, ale jednocześnie zawsze z bardzo dużym szacunkiem. Nigdy nie ma w tym takiego właśnie
do takiego negatywnego patrzenia na inną kulturę, nie? Które jest później właśnie związane z różnego rodzaju i ksenofobią i w ogóle z takim nieposzanowaniem tego pochodzenia drugiego człowieka. Więc tak samo jest, jeśli chodzi o jedzenie. I dla mnie Dubaj osobiście, no ja jestem, jeśli chodzi o odżywianie, mam swoje przekonania i swoje ścieżki. Więc dla mnie smakujesz, wiesz, szejkami proteinowymi. Nie, no żartuję, ale ja głównie jem ryby na co dzień. Ryby i ta moja dieta jest bardzo taka prosta, natomiast no też jakby korzystam i mam swoje ulubione restauracje i one są wspaniałe. Taką ulubioną restaurację, która trzyma Michelina od wielu, wielu lat, Three Fields na Jumeirah Harbor. To jest w ogóle takie przepiękne miejsce z łódeczkami, bardzo nieturystyczne. Znajduje się tam chyba 3-4 restauracje obok siebie, bardzo fajne i właśnie jest restauracja Three Fields, która jest takim fusion trochę z japońskim, ale z tymi świeżymi, wspaniałymi owocami też morza. Więc mam jakieś takie swoje ulubione, mam swojego ulubionego falafela, jak mi się zachce raz na 2 miesiące. To mam lokalnego falafela, albo jak jadę do Abu Dhabi, to zawsze na wyjeździe jest taka po prostu lokalna, totalnie knajpa, gdzie lokalesi przyjeżdżają właśnie wieczorem jeść falafle, pikle i pić karak. I zawsze się tam zatrzymuję, może nie zawsze, ale bardzo często jak wracam z Abu Dhabi, to się tam zatrzymuję na taki lokalnego falafla i sok z granatu. Plus oczywiście ogromna ilość wspaniałych kawiarni, w których możesz zamówić wszystkie możliwe zdrowe bowle i jedzenie, jakiekolwiek ci się wyśni. Więc na pewno Dubaj jest bardzo komfortowy, plus tak jak mówię, no, ogromna ilość też cały czas otwierających się restauracji, wiesz, całe DIFC, czyli Financial District, gdzie całe życie nocne i restauracyjne się toczy. Też jedną z takich moich ulubionych restauracji tam jest Gaia, która jest restauracją śródziemnomorską. Dubaj smakuje tym, czym tylko sobie zamarzysz. Fajnie, że się podzieliłaś kilkoma adresami, bo miałam cię o to zapytać i powiedziałaś też, że w kontekście czasu wolnego jest bardzo dużo różnych inicjatyw sportowych, w których można wybierać, ale jestem ciekawa, jak też od strony kultury, czy też jest bogactwo wszelakich inicjatyw i wydarzeń i czy masz swoje jakieś ulubione miejsca związane właśnie z kulturą, czy też z obcowaniem z przyrodą, które są w samym Dubaju i mogłabyś polecić? Tak, kultura, tak, zdecydowanie. Ogromny znowu nakład rządu na rozwój kultury wszelakiej. Zdecydowanie moim ulubionym miejscem, które się tutaj przeprowadziłam, to najpierw pojechałam pojeździć konno na pustynię, a później poszłam na wystawy do Al Serkal Avenue. To jest taki koncept w Al-Quds, która jest dzielnicą teoretycznie taką bardzo usługową, gdzie jest mnóstwo jakichś warsztatów samochodowych i tak dalej, a stała się w pewnym momencie bardzo, bardzo hype'owa, jest mnóstwo fajnych restauracji, fajnych inicjatyw. No i Al Serkal Avenue jest taką inicjatywą, jest społecznością zdecydowanie, gdzie są, gdzie zresztą cię zabrałam, więc byłaś w Al Serkal, więc wiesz, że to jest super miejsce. I byłam zaskoczona. Tak, jest super. Tak, gdzie jest mnóstwo właśnie galerii sztuki prywatnych, świetnych. Mam jakieś tam swoje oczywiście ulubione, do których bardzo lubię wracać. Gdzie cały czas też się dzieją eventy, różnego rodzaju festiwale i przez zimę teraz Farmers Market Weekend. Jest kino studyjne, jedyne kino studyjne w Dubaju, gdzie są tematyczne festiwale, na przykład kino palestyńskie albo kino włoskie i tak dalej. Więc Al Serkal jest takim miejscem, gdzie ja jestem regularnie i bardzo lubię i spotykać się po prostu ze znajomymi tam na właśnie na jakiś event, wystawę.
pop-upy, też oczywiście świetne, świetne kawiarnie i jedzenie. Moim takim innym bardzo miejscem, które lubię, jeśli chodzi o sztukę, jest Jamil Art Center na Kriku. Przepiękna architektura, też miejsca, jest to Muzeum Sztuki Współczesnej. I ja często mam tak, szczerze mówiąc, że jak jeżdżę gdzieś w ogóle na świecie, to, to czasami, znaczy nie wiem, czy ty też tak masz i mi przyznasz rację, że czasami ta wystawa jest mniej ważna niż to miejsce, w którym ona się odbywa. 100%. Tak, więc... Budynek i wnętrze, jeszcze sklep z albumami o designie. Jestem tak, fanką. Tak, dokładnie tak. Więc jakby cała reszta później te wystawy, okej, okay, no jakby czasami są oczywiście wybitne. Natomiast jest tak jak, wiesz, to nie w Dubaju, ale Louvre w Abu Dhabi. No oczywiście jakby świetne wystawy, no jakby my znamy z Europy, tak, tą starą sztukę. Oczywiście w ogóle jest świetnie zrobiony, uważam, jeśli chodzi o dowiezienie, zorganizowanie, kuratorstwo i tak dalej. Natomiast no budynek, tak, budynek. A wracając do Dubaju, tak, Jamil Art Center, Al Serkal i też jeśli chcę sobie pochodzić po galeriach, a to jest zdecydowanie coś, co lubię robić w wolnym czasie, to zdecydowanie nie handlowych, tylko sztuki. DIFC znowu i tam jest kilka takich międzynarodowych galerii, jak chociażby Perotin, bardzo duża galeria prywatna sztuki. No i są jakby mniejsze inicjatywy mniejszych galerii, czy w miejscach po prostu, gdzie się dzieją jakieś wystawy sztuki, eventy, performance. Teraz nawet Michelle Lamy była właśnie w DFC w Brookfield Place. Jest bardzo dużo na przykład też galerii sztuki NFT, no bo mówiąc o przyszłości, to jest miejsce chyba, gdzie jest najwięcej, no nie wiem, może pewnie jeszcze Nowy Jork, albo ewentualnie Singapur, jest bardzo dużo galerii NFT, jeśli kogoś to jara, czasami sobie do nich wchodzę i tak patrzę z takim, trochę się zastanawiam jakby cały czas nad kwestią NFT od strony sztuki, nie mówię od strony inwestycji finansowej. Więc są takie galerie i no i w ogóle jest bardzo duży cały czas coś się dzieje, więc to jest miasto, w którym można mieć FOMO, jeśli sobie na nie pozwoli. Jest cały Design District, który z jednej strony jakby ma bardzo dużo biur, w których są biura designerskie, architektoniczne i tak dalej, ale też można, jakby ja lubię na przykład dobrym pomysłem, jeśli ktoś słucha, nie był w Dubaju, to jest sobie pojechać na śniadanie do Design District i się przejść na zewnątrz, wejść do jakichś sklepów na przykład z pięknymi dywanami, które też są sztuką samą w sobie i ekspozycje zrobione w piękny sposób. Więc no tej sztuki jest dużo, koncertów. Moje ulubione miejsce, jeśli chodzi o taką sztukę performance'u, no to jest Dubai Opera. Ja jestem od dzieciństwa fanką teatru i opery, więc też jak się przeprowadziłam, to przeprowadziłam się chyba w czwartek, a we wtorek już byłam w operze, więc Dubaj o operze się bardzo dużo dzieje, też takich po prostu koncertów, niekoniecznie opery per se, czy filharmonicznych, i to jest miejsce, które ja bardzo lubię i lubię do niego wracać i też jak ktoś do mnie przyjeżdża, to lubię zabrać na wieczór do opery, mam u góry podam dobrego hinta, jak ktoś słucha i chce się wybrać, to ja zawsze po operze jest u góry restauracja Bel Canto, którą bardzo lubię, jeśli chodzi o interior, średnio lubię, jeśli chodzi o jedzenie, szczerze mówiąc, chociaż teraz podobno miało się zmienić na japońskie, ale się nie zmieniło. Jest włoska restauracja, średnia, natomiast mają świetny bar, świetne moktajle. Ja nie piję alkoholu, więc moktajle jak najbardziej. W ogóle to jest też część Dubaju a propos tego, czym smakuje, że to jest piękne ze względu na kulturę muzułmańską, że można wszędzie dostać moktajle i to nie jest nic dziwnego. No, więc na ostatnim poziomie Dubai Opry jest restauracja Bel Canto, też z pięknym barem, który jest otwierany na zimę, barem Eden, z pięknym Burj Khalifa View. I ja zawsze idę
po operze do, chociaż na właśnie na jednego mocktailowego drinka. Nawet jak mi się nie chce, też żeby po prostu nie czekać, jak wszyscy wychodzą z tej opery i czekanie po prostu na samochód. Więc wolę sobie przeczekać i spędzić miło czas. Więc bardzo polecam. Dużo jest tej kultury koncertów i popkulturowych, i koncertów jakichś filharmonicznych, symfonicznych w różnych miejscach. Ostatnio na przykład byłam zaproszona na koncert organizowany przez ambasadę Włoch symfoniczny w bibliotece takiej pięknej, niedawno otwartej stosunkowo, bibliotece ogromnej Bin Rashida i tam oni na przykład w bibliotece samej jest też sala koncertowa i sala taka i wykładowa, i koncertowa, więc Abu Dhabi też jest takim miejscem i Sharja, jeśli chodzi o Emiraty, które teoretycznie trochę rywalizują, znaczy rywalizacja to trochę nie jest dobre słowo chyba w tym przypadku, ale jakby też cały czas chcą być tym centrum takim kulturowym, więc generalnie w całych Emiratach naprawdę jeśli się tylko ma jakąkolwiek potrzebę, to można tej kultury zaznać. Mało jest teatru. Nie ma, w sensie jest teatr impro, natomiast jest opera, jest balet, na który można pójść, natomiast nie ma teatru, co dziwne. No ale to są stand-upy, są jakby, przyjeżdżają jakieś tam topowi stand-upowcy ze świata, nie ma teatru. No ale jest wszystko inne. Bar otwarty na zimę, Farmers Market, który działa zimą. Moje pytanie brzmi, jak to jest z tym upałem? Jak się żyje w miejscu, gdzie zimą da się przeżyć, a latem jest piekło? Ja jestem trochę niereprezentatywna, bo ja lubię to ciepło. I jakby nikt mi nie wierzy, że ja nie miałam problemu z latem tutaj. No bo lato no jest wymagające. Znaczy tak, umówmy się, że Dubaj jest klimatyzowany tutaj wszędzie. Więc oczywiście jest różnica pomiędzy wyjściem na trochę, na chwilę, na 50 stopni, a byciem cały czas w upale, co jakby nas nie dotyczy, no bo wszyscy siedzimy w klimatyzacji. Łącznie z tym, że są, no jakby są ścieżki nawet klimatyzowane, gdzie nie, gdzie są dla ludzi poruszających się komunikacją miejską, są przystanki autobusowe klimatyzowane. Więc no lato jest wymagające. Życie dzieje się zimą i wszyscy jak się zima zaczyna, to się cieszą. Dla mnie zimą jest już za zimno trochę. No już właśnie, jak się widziałyśmy, to byłaś ubrana w tyle warstw, ja po prostu letnia sukienka i pomyślałam sobie, tutaj mamy już lokalsa. No tak, ale to ja wiesz, to tak jak ja lubię gorąco i też lubię wilgoć. Jak mieszkałam w Azji, no to ludzie się dziwili, że ja po prostu lubię w ogóle w tej wilgoci funkcjonować. No ja lubię i tutaj ta wilgoć przychodzi w ogóle czego ludzie często nie myślą w kontekście Dubaju o wilgoci, natomiast tak. Wrzesień, po tym upalnym lacie, jakby przychodzi wrzesień, który jest, gdzie wilgotność dochodzi do 90-95% niektóre dni i ona też jest oczywiście bardzo wymagająca. Dla mnie lato jest najbardziej wymagające od strony koni, bo ono jest wymagające dla koni, więc ja wtedy na treningi jeżdżę o wschodzie słońca i te treningi muszą być krótsze ze względu na to, żeby te konie się nie zmęczyły i one się po prostu szybciej pocą, a jeszcze jak dochodzi ta wilgotność, no to jest to wymagające. No ale tak, generalnie zima to jest czas, kiedy ekspaci też wracają, bo bardzo dużo osób po prostu wyjeżdża na lato, tak? Te, które mogą sobie pozwolić jakby pracowo, nie mają potrzeby tutaj zostawać, to bardzo dużo osób na lato po prostu od czerwca do końca września wyjeżdża i w momencie, kiedy się kończy lato, to jest z powrotem eksodus z Europy na przykład, że wszyscy wracają i znowu się zaczyna trafik, co jest lekko męczące czasami. To jest zawsze ten moment przejścia, tak samo jak na przykład teraz był Ramadan, gdzie ten trafik jest po prostu żaden i to jest takie piękne, że ja sobie po prostu wychodzę z pracy i w ciągu 15-20 minut jestem normalnie w domu.
versus poza Ramadanem, tak no nie jest. Więc tak samo jest zimą, wszyscy tutaj zimę kochają, zima jest o wycieczkach w naturę, zima jest o wspinaczkach, hajkach, wyjazdach właśnie do Emiratów, do Fujairah czy do Ras Al Khaimah, gdzie są góry i są przepiękne trasy hikingowe, jest o spędzaniu czasu na zewnątrz, o byciu na plaży, więc to życie się tutaj po prostu toczy, mniej więcej od listopada, a no już teraz co niektórzy zaczynają narzekać, ja zaczynam się cieszyć, bo wreszcie mam takie, dla mnie takim wymiarem jest, jeśli idę, jestem w klinice po południu i wtedy kończę o 19:30 i jeśli wychodzę wieczorem z kliniki i mam, w zależności czy mam uderzenie gorąca, czy mam uderzenie jakiegoś takiego wiatru zimnego, to jest wtedy mniejsze zadowolenie. Więc teraz mam tak, że wychodzę i już jest taki powiew ciepła i czuję, że to ciepło nadchodzi. No oczywiście ono też ogranicza towarzysko, bo no ja na przykład chcę nadal wychodzić latem, oczywiście nie o 12 w południe, ale rano czy wieczorem, no a moi znajomi już niekoniecznie chcą wychodzić na zewnątrz, więc wszystko się musi dziać w środku. Mi ten upał nie przeszkadza tak mocno. Więc zima tu jest zdecydowanie czasem, który wszyscy kochają, no i to jest też czas turystyczny, tak? No bo turystyka w Dubaju to jest tak naprawdę głównie grudzień, styczeń, luty, marzec mniej, bo ludzie się troszkę boją Ramadanu, oczywiście też jak ten Ramadan wypada, ale Ramadan jest świetnym czasem, żeby tutaj przyjechać, bo jest zdecydowanie spokojnie, oczywiście nie ma tego hype'u, nie ma imprez, no bo musi być cicho też, tak, więc nie ma, jeśli ktoś chce po to przyjechać do Dubaju, no bo jakby tutaj jest jeszcze ta scena, o której my nie rozmawiałyśmy, no bo to nie jest scena, która mnie do końca interesuje, oczywiście jakby to jest super, że jak mam ochotę iść potańczyć, to mam imprezy przez cały dzień i mogę sobie pójść potańczyć ze znajomymi, niekoniecznie na imprezę nocną, bo tych ja już kiedyś byłam tam, ale teraz już nie jestem w stanie o 22 wychodzić do klubu. Zdarza się czasami, ale jednak nie. Natomiast no, Dubaj jakby też chyba dla tych osób, które tutaj przyjeżdżają tak typowo turystycznie, jest o tym. I scena imprezowa i party i w ogóle house'owo, rave'owo i wszystko no, tutaj jakby kwitnie. Więc w Ramadanie oczywiście tego nie ma. A zimą to jest fajne, że wszystko się otwiera, tak? Wszystkie beach bary, wszystkie tarasy, rooftopy i to jest czas zdecydowanie taki bardzo aktywny. A powiedz mi w takim razie między majem a listopadem, jak można z tą naturą obcować? Czy przed wschodem i po zachodzie słońca to jest jedyna opcja? Głównie. I to jest, no to jest tak naprawdę we wszystkich krajach gorących, tak na tym się opiera, że życie się toczy w nocy. I tutaj życie latem lokalne się toczy głównie w nocy, nawet jeśli chodzi o uprawianie jakichś sportów i tak dalej. Mniej oczywiście jest tego sportu outdoorowego wtedy. Ale nadal, no jeśli ktoś chce, nie wiem, się umówić na mecz siatkówki, tak, czy nawet latem na Kite Beach, czy w ogóle tak na plaży Jumeirah Beach i tak dalej, w nocy są grupy, mówię, siatkówki, padla oczywiście i tak dalej. Więc jest zdecydowanie zmiana na tą noc. Ja wtedy, no tak jak mówię, robię zazwyczaj sytuację wschód słońca, przed wschodem słońca, jeśli chodzi o outdoor, który jakby w tym przypadku, no konie są taką dużą częścią, no więc ja muszę wziąć na to poprawkę jeszcze, ale też na przykład coś co naprawdę tylko moim zdaniem może kultura arabska do tego dojść, że wycieczki nocne na pustynie konne, nie? Więc w ogóle kocham w zeszłym sezonie mój trener, który jest z Saudi od łucznictwa konnego, przyjechał, bo się niestety wyprowadził z Dubaju, no ale jak przyjeżdża, to jeździmy zawsze razem i z takim zawodnikiem polo wybraliśmy się na pojechaliśmy do Sharjah
na po prostu na przejażdżkę konną w nocy, no o 21 po ciemku, jakby to nie jest oświetlona pustynia, tak, jest ciemno, ciemno. Więc oni żyją w nocy. Słuchaj, to hasło padło kilkukrotnie, więc muszę cię o to dopytać. Jak to jest z tym bezpieczeństwem? Bo to jest też coś, czego my się możemy nie spodziewać po Dubaju, czyli właśnie tego, jak to, jak spokojnie i komfortowo może tam być też właśnie pod kątem obaw naszych związanych z przestępczością czy jakimkolwiek innym zagrożeniem miejskim. No to jest jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Abu Dhabi jest chyba na czwartym miejscu, jeśli chodzi o najbezpieczniejsze miasto na świecie. I z Dubajem jest, w sensie nie wiem jak statystycznie, no ale tu jest turbo bezpiecznie. Jakby jest bezpiecznie, są jakieś filmy w internecie, gdzie ludzie na przykład, żeby pokazać jak jest bezpiecznie w Dubaju, to zostawiają na przykład laptopa, kluczyki od Porsche na stoliku w kawiarni, w galerii handlowej i idą na pół godziny i wracają i dalej to jest w tym miejscu. I tutaj tak jest. Są otwarte, no jakby w ogóle Arabowie to mają do siebie, że musi być klimatyzacja, tak? Więc tak samo w samochodzie, no tym bardziej latem. No więc jeśli ktoś parkuje na przykład na chwilę, chce wyjść do kawiarni na 20 minut, coś zgarnąć, to oni zostawiają włączone z kluczykiem w stacyjce samochody, drogie samochody bardzo często i jakby nikomu do głowy nie przyjdzie, że w ogóle ktoś może ruszyć ten samochód. Więc poczucie bezpieczeństwa jest ogromne. Jest to związane też właśnie z technologią, z rozbudowanym sztuczną inteligencją do użycia w kwestii bezpieczeństwa. Ilość kamer, która jest w całym Dubaju, w miejscach publicznych, jest ogromna. Jest w niektórych przypadkach 3 razy większa niż w innych miejscach, na przykład w UK, w Londynie. Właśnie opowiadał mi znajomy, który pracuje w eventach, przez wiele lat pracował w Londynie, a teraz pracuje tutaj w największych klubach na właśnie Londynu, Dubaju i Mykonos. I otwierali klub nowy w Dubaju i mówił mi właśnie o kwestii montowania kamer, nie? Że była 3 razy większa ilość kamer niż w klubie, a to był klub, który miał pomieścić 5000 osób, niż w Londynie. Więc jednej strony mówią, tak, no a co z prywatnością? No jakby, a co z bezpieczeństwem? Nie ma, no ja w ogóle, wiesz, znaczy ja generalnie mam wysoko wewnętrzne rozbudowane poczucie bezpieczeństwa w różnych miejscach, w których byłam na świecie i ja też bardzo ufam ludziom, natomiast tutaj też jeśli chodzi o takie materialne, tak, rzeczy, jakby nie obawiasz się, możesz zostawić wszystko otwarte na wierzchu, nieważne z ilością komputerów, kart kredytowych, czegokolwiek. I nie ma możliwości, żeby ruszyć. Tak samo jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo, takie na przykład w przypadku kobiet, tak, że tutaj masz pełne poczucie, że tutaj cię nikt nie zaczepi, że tutaj ci się nic nie stanie, nieważne o której, godzinie nocy, wejściu do taksówki, gdzie też są wszędzie kamery oczywiście, więc to jest bezpieczeństwo, jest jednym też z głównych powodów statystycznie, dla których ludzie się tutaj przeprowadzają. Dlatego jak rozmawiałyśmy, wiesz, o Stanach Zjednoczonych, no tak. To dla mnie to jest, wiesz, Wild Wild West, no jakby posiadanie w ogóle broni, no nie. Przedostatnie pytanie, Karo, bo pięknie opowiadasz o Dubaju i dowiadujemy się ciekawych rzeczy, ale to wszystko jest w samych superlatywach, więc to, co mnie ciekawi, czy jest coś, co ci się w Dubaju nie podoba i jakieś, nie wiem, czy to są zachowania, nawyki, zwyczaje, których nie kupujesz, których nie chcesz adaptować do swojego życia i jakie rzeczy, które byś w tym miejscu zmieniła? Czy wiesz, jest w superlatywach, bo wszystko to, co powiedziałam, ja tak myślę i czuję i tak żyję i raczej skupiam się w życiu na tym, co jest dobre i wznoszące. I myślę, że jedyną rzeczą, która mnie mierzi, to jest ilość plastiku, co mnie mierzi w kontekście świata w ogóle i podróżowania. Natomiast no, ten konsumpcjonizm, który tutaj jest, no, jest to jakby, nie oszukujmy się, jedno z najbardziej
nastawionych na konsumpcjonizm miejsc na świecie i nawet to, co powiedziałam, że możesz wszystko zamówić do domu, no to niestety jest też opakowane w ilości plastiku. I nieważne, jak próbujesz z tym walczyć, i ja po prostu zawsze wysyłam, jak zamawiam nawet zakupy, tak, że proszę nie pakować niczego dodatkowo w plastikowe torebki. Teraz weszła od stycznia jakieś rozporządzenie o tym, że nie ma, jakby ma być zakaz plastikowych torebek, co jeszcze nie do końca się przekłada na praktykę, z tego co zauważyłam. Natomiast to jest ta ilość plastiku, to zdecydowanie. Myślę, że ja naprawdę nie widzę negatywów, jeśli chodzi o zachowanie. Nawet wiesz, są rzeczy, które, tak jak mówiłyśmy o tych stereotypach, które ludziom się wydaje, że są negatywne, natomiast jak popatrzysz z innych stron, czy w kontekście właśnie, wiesz, tego stereotypu o prawach kobiet, co jest bullshitem, co jest naprawdę bullshitem. I tego, że one się muszą, bo one muszą się zakrywać, ale jakby zakrywać, jakby większość kobiet nie zakrywa, nie ma pełnych hijabów, nie zakrywa twarzy, zakrywa włosy, no bo tak jest w kulturze jakby przed Bogiem, tak? Natomiast popatrzmy na to też z innej strony, że no okej, może to nasza kultura, wiesz, ekspozycji cały czas ciała nie jest okej i że te kobiety mają normalne stroje pod abajami, często pięknymi abajami, w pięknym stylu i jakby nadal ograne to dobrze modowo. I że to, co jest pod tym abajem, jest zachowane dla najbliższej rodziny, dla męża. I dlaczego to jest nie okej? Dlaczego nam to oceniać, że to ma być nie okej? Ja uważam, że to naprawdę jest bardzo piękna część. Czy wiesz, stereotypy, bo ja myślę, że tutaj wiesz, wiele osób nas słucha i czeka, no tak, a co z tym, wiesz, z tym właśnie prawami kobiet, niewolnictwem, jakie są jeszcze takie, wiesz, stereotypy. Popatrzmy na to z różnych stron. Popatrzmy na to, jaka jest kultura, co prowadziło do pewnej rzeczy i czy ludzie są z tym szczęśliwi. Wiesz, to jest miejsce, też my mówimy, wiesz, ja oczywiście patrzę z perspektywy uprzywilejowanego ekspata, wiesz, z europejskiego, tak, no mówmy się, no to uprzywilejowany paszport, więc nie mogę porównywać się z ekspatem z Pakistanu, ale jakby ogromna ilość ludzi, która ucieka tutaj, uciekła przed wojną z Sudanu, z Palestyny i tak dalej, gdzie mówimy, no tak, no ale oni są wykorzystywani i tak dalej, że to jest kraj zbudowany, wiesz, na niewolnictwie. No z jednej strony, a i prawa człowieka. Jakby, hello, żyjesz w czasach narracji amerykańskiej, prawa człowieka, okej, jakby teoretycznie według Amnesty International one tam są, natomiast czy ta demokracja naprawdę tak działa, jak działać powinna i czy brak dostępu właściwego do systemu zdrowia, czy właściwej edukacji, to są do końca prawa człowieka, wiesz, to znaczy, to jest taka bardzo kontrowersyjna na pewno rozmowa w tym kontekście, natomiast ja zawsze patrzę na to jakby szerszym okiem i jasne, jakby żyjemy w świecie nierówności ogromnych i Dubaj też jest o nierównościach, natomiast patrzę też, jak rozmawiam z ludźmi, którzy po prostu zazwyczaj uciekają od czegoś, czego w tym kraju swoim oryginalnie nie mogą dostać, czy od strony przede wszystkim zarobku, czy od strony bezpieczeństwa, tak? Bardzo dużo osób, które właśnie uciekło z miejsc objętych wojną, więc myślę, że wiesz, ja bardzo nie lubię takich czarno-białych, ortodoksyjnych ocen, zwłaszcza z poziomu braku doświadczenia też w rozmowie z ludźmi, którzy są w tym, w centrum, a nie tylko obserwowania z wewnątrz. Tak samo jeśli chodzi o prawa kobiet, czy ocena, wiesz, posiadanie kilku żon to jest w ogóle, wiesz, jakby jakieś nieludzkie i tak dalej. A zdradzanie żony już jest okej. Jest okej. I drugi, wiesz, i to jest w ogóle taki szerszy dla mnie temat, bo ja sobie myślę, wiesz, jak też rozmawiam, czy rozmawiam z tymi żonami, czy rozmawiam z mężczyznami, wiesz, przede wszystkim to wychodzi z innego miejsca, to jest inne już założenie, wychowanie kulturowe inne, więc jakby cały background do tego, to nie jest tak, że mi oceniać, że to jest złe, może to jest dobre dla nich,
i ma prawo być dobre i myślę, że dla wielu osób to jest dobre. Więc ja bardzo nie lubię takich, ja nie lubię stereotypów, ocen, bycia bardzo właśnie ortodoksyjnym, czarno-białym, bo nic nie jest czarno-białe. W sensie może to też wynika, że ja nie lubię być pakowana w jakąś ramę i zamykana w nich. Natomiast tak jak rozmawiałyśmy, że wiesz, o kulturze arabskiej, szczególnie wiesz, w kontekście amerykanizacji światopoglądowej, to niestety ta kultura arabska została bardzo negatywnie sprzedana, co ma się nijak do rzeczywistości. Tak samo wiesz, to co wspomniałam o Arabii Saudyjskiej. Więc, a jednocześnie jakby ilość krajów, które czerpie finansowo i pożycza pieniądze i tak dalej, no jakby ja nie jestem specjalistą, wiesz, nauk geopolitycznych, nie będę się wypowiadać z tej strony, natomiast jako człowiek, który mieszkał w różnych miejscach na świecie i lubię myśleć, że jestem osobą, która raczej bierze krok w tył i patrzy właśnie szerszą perspektywą, to myślę, że ta duża ilość tych stereotypów jest, zresztą stereotypy zupełnie nieadekwatne do rzeczywistości. Mam też takie wrażenie, że to się sprowadza do tego zachodniego przekonania o wyższości naszej de facto kultury. Europocentryzm, oczywiście. I wartości, jak mówiłaś o osłanianiu ciała, to ja mam to do siebie, że lubię właśnie zmienić perspektywę i trochę sobie to analogicznie postawić się po tej drugiej stronie, tak? Czyli w momencie, kiedy my byśmy wjechały do kraju, w którym wszyscy chodzą nago i patrzono by na nas, jakby dlaczego wy osłaniacie części swojego ciała, tak? I my byśmy powiedzieli, nie no, bo to nie jest coś, co pokazuje wszystkim i dla tych ludzi byłoby to tak samo absurdalne, jak absurdalne dla szeroko pojętego zachodu może się wydawać to, że ktoś osłania włosy czy część twarzy. Obiecałam ci, że to będzie ostatnie pytanie, ale to będzie tak naprawdę przedostatnie pytanie, bo... Znaczy, nie, ty pytaj, bo wiesz. No, bo jeszcze jest jedno po tym, ale powiedz, co u ciebie, nad czym pracujesz i co tworzysz, bo wiem, że oprócz pracy w klinice masz też swoje inne projekty i myślę, że to jest coś, na co wiele osób czeka. Albo może nawet nie wie, że czeka. Moje projekty i moja praca. Moja praca to jest po prostu, wiesz, moje życie i moja misja i w ogóle super. Więc oczywiście konsultuję pacjentów online, natomiast troszkę redukuję ilość nowych pacjentów. Natomiast założyłam i zlaunchowałam właśnie platformę edukacyjną. Zebrałam się w sobie. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I właśnie startuję. Jak wypuścimy odcinek, to już wystartuje, natomiast będzie na platformie cały czas i można dołączyć w którym momencie. Pierwszy kurs, który się nazywa Fundamenty Długowieczności. Jest to 5 tygodni kursu, 5 modułów o fundamentach długowieczności, czyli jak zbudować właściwe fundamenty do optymalizacji swojego zdrowia, nawet jeśli się nie chce żyć 100 czy 120 lat, natomiast niepodzielnie i niepodważalnie każdy chce żyć zdrowo. I sprawnie. Więc o tym jest kurs, jest dla wszystkich, jest dla nowych pacjentów, jest dla dotychczasowych też pacjentów, którzy ze mną pracowali, więc jest naprawdę ja zawsze mam świeże spojrzenie i nawet przez te webinary, które robiłam w przyszłości, czy jakieś szkolenia, warsztaty i tak dalej, to medycyna się zmienia, nauka się zmienia, więc wszystko się update'uje. Natomiast teraz ten pierwszy kurs jest takim podsumowaniem też 10 lat mojej pracy tak naprawdę. Najbardziej sprawdzonych metod, które stosowałam z pacjentami, które są ważne. Pierwszy moduł to jest moduł mindset, czyli sposób myślenia. Coś, o czym ja tak szeroko nie mówiłam jeszcze nawet w pracy z pacjentami, a jest fundamentem fundamentów, więc strasznie się na niego jaram, bo jest tam wszystko. Jest i o psychoterapii,
terapii, jest o podejściu kwantowym, jest o duchowości, jest o kształtowaniu konkretnego sposobu myślenia, żeby móc osiągać wszystko i się nie ograniczać i niekoniecznie rozmawiać ze swoim wewnętrznym krytykiem, tylko go po prostu nie mieć. Więc jest moduł medycyny długowieczności, oddech zawsze jako fundament, sen i trening i regeneracja, więc jestem kurs petardą, jestem z niego bardzo zadowolona. Jest też dostępny na platformie już od jakiegoś czasu webinar, długowieczność jest o zdrowym życiu, czyli o medycynie przyszłości, która staje się naszą codziennością, która jest taką pigułką doniesień najnowszych ze świata właśnie medycyny 3.0, medycyny długowieczności, medycyny funkcjonalnej, biohackingu szeroko pojętego, więc takie smaczki, dużo smaczków technologicznych, diagnostycznych. Fajne wprowadzenie też w ogóle do tematu, jeśli ktoś się chce zainteresować długowieczności, gdzie jesteśmy w tym momencie i jakie jest tak naprawdę tempo tego rozwoju. Więc to robię obecnie i wiele, wiele różnych innych rzeczy nieustająco. Praca w klinice jest intensywna, jestem w tej klinice ze względu na zespół, więc mamy genialny zespół osteopatów, lekarza, z którym najbardziej współpracuje medycyny funkcjonalnej, innych lekarzy, fizjoterapeutów, więc ta praca w klinice też jest intensywna i tutaj się dzieje dużo, dużo różnych rzeczy od strony takiej networkingowej, edukacyjnej, więc to jest nieustająco duży rozwój. Brzmi to super. Naprawdę, w sensie ja wierzę, że ta wiedza po prostu zacznie być powszechna. Jesteś osobą, która to szerzy i promuje i mnie to bardzo cieszy. A tak zupełnie nie na temat, na temat. Jestem ciekawa z twoich obserwacji, jakby świat zdrowia, świat wellnessu jest bardzo trendowy. Od kilku lat, co uważam, że jest jakby summa summarum świetne. Czy ty masz takie swoje prognozy albo obserwacje właśnie, jaka jest taka next new thing, taka nowa rzecz, czy związana z jakimś odkryciem naukowo-technologicznym, czy może powrotem do czegoś, co już wiemy od nie wiadomo ilu lat, ale trochę o tym zapomnieliśmy, co pojawi się w naszych codziennych rutynach i będzie takim wellnessowym hitem, trendem, coś, co do ciebie też przemawia przy okazji, bo to też jest osobny temat, trendów jest dużo. Ale w Polsce czy na świecie? Bo na świecie, kochana. To jest światowy podcast. Znaczy wiesz, no dokładnie to, czym ja się zajmuję, to jest dokładnie to, co dyktuje te trendy w świecie zdrowia i wellnessu, więc są takie trendy pod kątem właśnie medycyny długowieczności, w którą stronę idziemy i co się rozwija, to są wszelkiego rodzaju trackery i ta prewencja, która ma być bardziej dostępna w zaciszu swojego domu, dokładnie, więc wszystkie technologie, które na bieżąco są w stanie nam na co dzień monitorować nasze zdrowie lepiej, więc w tą stronę idziemy, więc ten cały trend na, nie wiem, continuous glucose monitors, oczywiście trackery typu zegarki, Aura i tak dalej, które jeszcze nie są aż tak dokładne, ale powoli się tam zbliżamy. Technologie, które mają nam umożliwić pomiary zdrowia sercowo-naczyniowego, lepsza dostępność skomplikowanych badań, znowu z zacisza domu, czy badań krwi, badania genetyczne, które też jakby bez problemu można wykonać w domu, które ja teraz też oferuję pacjentom od strony właśnie personalizacji protokołu leczenia na podstawie ich genetyki i tego, jak można wpłynąć na epigenetykę, więc to są trendy, w które strony idziemy. No Dubaj jest bardzo o trendach, więc tak jak wspomniałam gdzieś tam w trakcie rozmowy, właśnie huby, hotele typowo biohackingowe czy longevity, kliniki skupione na recovery, generalnie szeroko pojętym wsparciu nie tylko profilaktyki, ale właśnie właściwego odpoczynku. Teraz nawet przez to, że mówiłam, że są public holiday, więc kończę jakieś prace, spięcie właśnie z platformą i też potrzebuję chociaż 2 dni odetchnąć i odpocząć, więc właśnie też robię jakieś staycation w takim hotelu
który jest skupiony typowo na biohackingu i odpoczynku i fitnessie i sygnowany przez AC Milan i w ogóle więc takie połączenie w nowo zresztą otwartym, pięknym budynku takiego hotelu One and Only The Bill architektonicznie czegoś, co jest dosyć też wyróżniające się w tym momencie na świecie, bo ma takie bardzo duże horyzontalne połączenie pomiędzy dwoma wieżami. To z takich nowości różnych dubajowych. Z takich 15 nowości. Trendów. No idziemy, no medycyna 3.0 to jest trend, w którą stronę idziemy, czyli idziemy w stronę bardziej dokładnej diagnostyki, wczesnego wykrywania bardzo skomplikowanych chorób. Trend ogromny, oczywiście sztuczna inteligencja we wsparciu nie tylko leczenia, ale odkrywania możliwości leczenia, no bo teraz sztuczna inteligencja ostatnio odkryła, teraz wszedł lek na leczenie stwardnienia zanikowego, na przykład bocznego, wynaleziony przez AI, więc no sztuczna inteligencja w trendach szeroko pojętych zdrowia medycznych, no i wellnessowych tak samo, no już jesteśmy tam, już jeśli chodzi o takie wsparcie na co dzień, wiesz, od, się śmieję, już od szczoteczki do zębów z AI, którą mam i już nie to, że zęby nawet myję ze sztuczną inteligencją, po wsparcie i przede wszystkim dane, z których można wyciągać algorytmy i ominięcie błędu ludzkiego. To była bardzo, bardzo duża pigułka. To była największa pigułka, jaką widziałam w życiu. Ale żeby domknąć naszą klamrę kompozycyjną, Karo, jeśli nie Dubaj, to... Już to jest takie bardzo tricky pytanie, bo to jest trochę takie pytanie, a co dalej, jakie plany? Ja się, jak wiesz, nie lubię dzielić swoimi planami. To jest taka moja cecha, tak samo jak się na przykład wyprowadzałam do Singapuru, to zaczęłam wszystko wyprzedawać ze swojego domu, wystawiać mieszkanie na wynajem i dopiero 2 miesiące później powiedziałam wszystkim dookoła. I tak samo było zresztą z Dubajem, że dopiero pamiętam, bo było nasze pierwsze spotkanie chyba na żywo i pierwsze co powiedziałaś, to powiedziałaś, a ja tego nie mówię. Ale teraz to rozumiem, ale w pierwszej chwili miałam tak, okej. Tak, ja dopiero jak już jest signed, sealed, delivered, tak. to wtedy można mówić głośno. To jest coś, co zawsze mentor powtarza, że żeby unikać mówienia o swoich planach, żeby uniknąć niezrozumienia i zmiany przez to zachwiania twojej energii, która ma cię tam poprowadzić. Więc ja oczywiście mam też plany. No myślę, że Bliski Wschód przyszłościowo... I to, co się tutaj dzieje, no to jest chwilowo ten kierunek. Ja bardziej niż myślałam, że tak będzie, wydaje mi się, że zostanę tutaj trochę dłużej niż myślałam i zakładałam, jeśli chodzi o Emiraty. I mam plany związane tutaj i naukowe, i zawodowe, i tak dalej. No jednocześnie ta Arabia Saudyjska jest takim miejscem zdecydowanie, gdzie się dzieje bardziej już przyszłość nawet niż w Dubaju. Natomiast jeszcze uznałam na pewnym etapie, że pomimo, że tam jakby bardzo są lukratywne oferty też i była taka pani z takiej kliniki, co tydzień do mnie dzwoniła przez 2 miesiące i tylko coraz tam więcej tego złota dosypywała, żeby przekonać, no ale jakoś nie byłam wtedy jeszcze do końca przekonana. Natomiast no nie mam tak, że jeśli nie Dubaj, to co? No jak wiesz, jakby ja się poruszam przez dużą część swojego życia i nie wiem. Nie wiem, co będzie. Europa się dla mnie w pewien sposób, nie chcę mówić skończyła, natomiast bo ja kocham Europę, kocham i doceniam. Natomiast jeśli chodzi o najbliższe lata, no bo mam takie poczucie, że jak nie teraz, to kiedy, tak? Jeśli
nadążanie za tym tempem, więc Dubaj też jest o tym, no tak jak powiedziałam, że to jest też konkretny wiek, w którym po prostu jesteśmy sobie w stanie z pewnymi rzeczami poradzić, no i jakby to jest naturalny, biologiczny czas na to, żeby przejść na pewien rozwój i osiąganie jakichś swoich celów i ambicji. No więc nie wiem, no generalnie ja dlatego też Dubaj, bo jestem pomiędzy Azją Południowo-Wschodnią, w której nadal jakby mam różne rzeczy i projekty przyszłościowe i tak dalej, a Europą, która jest mi bliska, nawet od strony takiej, wiesz, czysto wakacyjnej i Skandynawia. Miałam takie poczucie, bo ja mieszkałam kiedyś właśnie w Danii i miałam takie poczucie, że jeśli Europa, to może Sztokholm, bo on jest taki najbardziej przyszłościowy z tym, co się dzieje na świecie i z Europy, która nie nadąża, no to Szwajcaria, Szwecja, Skandynawia, w sensie Szwecja, Dania tak naprawdę. Oczywiście też w zależności o jakiej branży mówimy, ja mówię o swojej branży medycznej. No, więc znowu pigułka odpowiadania na pytanie. Karo, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że po pierwsze wydajesz się być odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu lokalizacyjnie w tym momencie życia, ale też mogliśmy wszyscy posłuchać o Dubaju z zupełnie innej strony. Myślę, że to zawsze jest bardzo kształcące i rozwijające. Także dziękuję Ci z całego serca i trzymam kciuki za dalszy rozwój w te wszystkie kierunki, ale na czele oczywiście z platformą, kursem i szerzeniem wiedzy. Dziękuję Ci bardzo, Karo, dziękuję za zaproszenie i jak zawsze świetną rozmowę z Tobą. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka i całej serii Jak Żyć. Zapraszam do rozmowy w komentarzach na Spotify, na YouTubie i moim Instagramie Karolina Sobańska, gdzie czeka na Was jeszcze więcej ciekawych treści. Do usłyszenia za tydzień.